Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken. Przed wami 36 odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której niedawno zaczynałem swoją przygodę właśnie z farmingiem, jak i z rolnictwem. Dziś, moi drodzy, mieliśmy, taki był plan przynajmniej, aby zobaczyć, ile zarobimy na sprzedaży wełny, a konkretnie ubrań, bo dość mocno zajmowaliśmy się owieczkami. Widzicie, gospodarstwo rozwijamy, ale mamy, moi drodzy, 27 lutego. Myślę, że dość ważny dzień, jeśli chodzi o rolnictwo, chociaż ja osobiście rolnikiem nie jestem, to myślę, że jak każdy Polak, albo i większość spora Polaków, popiera protest rolników, który dziś odbywa się w Warszawie. A więc, moi drodzy, postanowiłem, że zbiorę wszystkie maszyny. No zrobię sobie tym oczywiście i też bałagan, bo później będę musiał je jakoś poodnajdywać i posegregować, ale czego się nie robi dla widza, albo żeby chociażby wesprzeć mentalnie naszych protestujących rolników. Ja, moi drodzy, nie mając jakby pojęcia, ile to jest pracy dopiero w farmingu, chociaż to jest tylko symulator tak naprawdę rolnictwa, dopiero dzięki farmingowi dowiedziałem się i zrozumiałem, ile to ze wszystkim jest pracy. Widzieliście to w całej serii 35 odcinków, gdzie naprawdę tej pracy jest ogrom i widziałem tylko, jak czas mi ucieka, ten realny czas. Robiłem jedno w odcinku, czyli zajmowałem się na przykład tutaj polem, żeby pszenicę posiać, żeby zaorać. Mimo że brałem pracowników, to w międzyczasie jeszcze krowy mi się robiły głodne. Jak nakarmiłem krowy, to później okazało się, że wełna się nie mieści w magazynach. I tak w kółko, więc jest to naprawdę ogrom pracy, dlatego chciałbym dzisiaj symbolicznie, ponieważ nagrywam odcinki z Farming Simulatora, zrobić protest rolników w farmingu. Zrobimy, tu mamy taką drogę, gdzieś ona była, muszę ją tylko znaleźć. Taka główna droga w stylu autostradowym. O, jest, chyba tak, tutaj. No będzie troszkę z tym, moi drodzy, pracy, ale wszystkie maszyny, które mam na gospodarstwie, postanowiłem tutaj zrobić barykadę z jednej i z drugiej strony, także wszystkie możliwe maszyny, które mamy w gospodarstwie, tutaj dostarczę. Ja oczywiście, no gdzieś tam będę po części to, moi drodzy, pauzował, bo no zajmie mi troszkę czasu. Największym chyba, w cudzysłowie, problemem będzie później, tak jak mówiłem, te maszyny na swoje miejsca poodstawiać, bo zobaczcie, no już tutaj ma, każda maszyna ma swoje jakieś tam konkretne miejsce, no ale uważam, o, weźmiemy z przyczepą nawet, widzowie, dlaczego by nie, i nawet maszyną leśniczą pojedziemy, nawet kosiarkę, słuchajcie, weźmiemy na ten strajk, weźmiemy naszą maszynę do ścinania drewna, weźmiemy dosłownie wszystko, co mamy na gospodarstwie, a no potem sobie posegreguję te maszyny na nowo. Także moi drodzy, zaczynamy wielki protest sercem z rolnikami. Z tego, co widziałem też na TikToku, to i Fit Farmer tam pojechał. Seba, bardzo fajny gość. Czasem go oglądam. I dzięki właśnie temu, że gram w tego farminga, mogę się wczuć, mogę zrozumieć, jak wiele pracy ci rolnicy wykonują, żebyśmy my po prostu mieli co jeść. To trzeba powiedzieć wprost, bo gdyby nie nasi rolnicy, to my, ludzie mieszkający w miastach, po prostu zwyczajnie nie mielibyśmy czego jeść. I trzeba to nazwać po prostu po imieniu. Blokada zaczęta. Ej, gościu, gdzie ty jedziesz? Halo, stój! Blokada. Tutaj robimy... O, już przyczepę wykorzystamy. Także będziemy robili wielki strajk, ja wam pokażę, jak to wygląda, kiedy już tutaj się porozstawiam. Już zaczęliśmy korki tworzyć, pięknie, blokada zaczęła działać. Protestuję, nie zgadzam się z tym, żądam, wnoszę, oczekuję od rządu, aby jak najszybciej coś z tym zrobił, stanowcze, nie dla jakiegoś syfu z Ukrainy. Moi drodzy, wystarczająco dosyć pomogliśmy Ukraińcom i wystarczająco pomagamy, i abyśmy jeszcze tutaj na siłę brali jakieś toksyczne rzeczy. Zdecydowanie mówimy temu nie. A niech nasi rolnicy wygrają tą walkę. Wierzę, że wygrają. Mój odcinek jest symboliczny, bo... No bo więcej nie mogę. Więcej nie mogę zrobić przy moim stanie zdrowia i moich własnych problemach. Nie jestem w stanie
osobiście być. Pozdrawiam również jednego z moich widzów, który wiem, że na tym proteście na pewno jest. Mati, stały widz, najlepiej wspierająca mnie osoba. Fajnie, Mati, że jesteś. Walcz tam o swoje. Pozdrowienia ogromne dla ciebie, no i dla tych wszystkich widzów, którzy mnie oglądają i też na ten protest zajrzeli. Także serdecznie was pozdrawiam. Zobaczcie, zaczął się korek, a dopiero 3 maszyny wstawiliśmy. Żeby ktoś nie oszukiwał, to jedną maszynę, tą chyba była do buraków, postawimy jeszcze tutaj. Zrobimy to jakoś, moi drodzy, widowiskowo wszystko, żeby to był wielki protest, żeby ciągniki obok siebie fajnie stały. Także pewnie za chwilkę wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Mi to, moi drodzy, chyba z pół godziny zajmie, aby te wszystkie maszyny znaleźć, bo przez te 35 odcinków, jakby nie patrzeć, ciężkiej pracy, bo gdzieniegdzie naprawdę się ciężko napracowałem. No, jeszcze zobaczymy z tych tutaj, ale tego weźmiemy do buraków, kombajna. Niekiedy naprawdę się ciężko napracowałem i naprawdę napociłem. I mimo, że no, jakiś tam sukces jest, no bo jak widzicie, no te zarobki są już spore, ale to tylko dzięki właściwie kreatywności biznesowej. Natomiast w momencie, kiedy naprawdę zacząłem robić tak konkretne rolnictwo, to zobaczyłem, ile jest w tym pracy. Widzieliście to w jednym z poprzednich odcinków, gdzie postanowiłem zrobić wielkie żniwa pszenicy, bo stwierdziłem, że mąka mi się przyda do moich zakładów produkcyjnych. No i oczywiście robiliśmy te żniwa, moi drodzy, pszenicy. Natomiast, no właśnie, mimo że czterech miałem pracowników, którzy kombajnami tam to kosili wszystko, to zniknęły te samochody. Oszustwo się nie liczy. Mimo że były te wielkie, ogromne, słuchajcie, żniwa, to ja nie nadążałem tym ciągnikiem jeździć i od nich tej pszenicy odbierać. Także pracy naprawdę z tym jest, moi drodzy, sporo. Może tu z kombajnem oczywiście też pojedziemy. Tu chyba nie mamy żadnego ciągnika. Ale wiem, że kombajny mamy, moi drodzy, bo właśnie ostatnio kupowaliśmy też 4 kombajny po to, aby robić właśnie te żniwa. I jak najbardziej myślę, że kombajny też możemy. Bo tutaj ta rzeczka była, dobra. No jeszcze jest. Bo mnie pociąg zaraz przejedzie. Czekajcie, gdzie te kombajny? Widzicie? Ja tu mam tak tyle sprzętu w tej chwili, że przyznam wam się szczerze, widzowie, że zaczynam się w tym już gubić. Jedziemy, pociąg niech hamuje, ja jadę. Ciekawe, czy się coś stanie, jak wjadę pod pociąg. Chyba nie, nie? A jednak się coś stało, o kurde. A myślałem, że pociąg nie działa. Tu się okazuje, że się myliłem. No dobra. A, bo tutaj miałem siewnik. Sialiśmy właśnie, jak widzicie, tym siewnikiem, bo orałem pole. Chciałem sprawdzić, czy z 4 takich mniejszych pultów farmingu da się zrobić jedno konkretne. Niby ono jest i, moi drodzy, niby działa, ale to, czy działa na 100%, to się przekonamy, jak... Zobaczcie, mówię o tym polu tutaj. Czy to będzie działać na 100%, to się przekonamy, jak weźmiemy pracowników. Zobaczcie, tutaj pole 68, 69, 70. Ja to wszystko tutaj połączyłem, poorałem. No wiadomo, nie jest idealnie równo, no bo no aż takim rolnikiem nie jestem niestety. Tylko początkującym, więc idealnie równo nie jest. Natomiast jest, moi drodzy, poorane konkretnie. I zobaczymy, czy pracownicy później będą to ładnie kosili, a my tutaj robimy totalną barykadę. Może jeżeli już tak, że na dole protestujemy jako rolnicy, to, moi drodzy, nie ma objazdów, prawda? Zgodzicie się, kochani, że nie ma objazdów? Protest na wielką skalę. Znaki rozwaliłem i protestujemy również na górze. Protestujemy na dole, protestujemy na górze. Także totalnie wielki, ogromniasty protest. O, na razie, no dobra, na razie tak zastawimy, chociaż jak widzę, to nic nie da, bo te samochody potem znikają. Szkoda, bo chciałem widowiskowy korek zrobić, moi drodzy, dla was. Ale jak widać, nie da się niestety zrobić widowiskowego korka. Także, drodzy rolnicy, serduchem jestem z wami. Naprawdę popieram
I rozumiem, rozumiem, bo wiem, ile pracy was kosztuje, a dopiero zrozumiałem to, jak wiele pracy, czasu przede wszystkim, poświęcacie na to wszystko, kiedy właśnie dość mocno tutaj mi się to gospodarstwo zaczęło rozwijać. Bo jeszcze sam początek tego farminga, no to nawet nie wiedziałem, czy będę w to dłużej grał, czy że to mnie tak wciągnie. Ewidentnie mnie, słuchajcie, ten farming wciągnął. I jeszcze ta seria pierwsza się nie kończy. Ona jeszcze będzie miała, myślę, że do 10 odcinków. Później oczywiście zaczniemy tą serię od nowa, od zera, na trudniejszych już warunkach i zasadach, z chwastami, ze wszystkim. Początki, jak widzieliście w serii, no były trudne i bardzo wymagające. Przede wszystkim jeśli chodzi o mechanikę gry. Jakby same zasady rolnictwa nie były dla mnie tutaj rzeczą aż tak trudną i były do nauczenia, natomiast właśnie gorszą sprawą zupełnie była mechanika gry. Tutaj do góry postawimy kombajny, myślę, że to będzie też widowiskowo, moi drodzy, wyglądało. To robimy akurat, żeby też zwrócić uwagę każdej osoby, która gra w farming, że nasi rolnicy, słuchajcie, słusznie protestują, bo walczą o swoją przyszłość, ale też walczą o nasze zdrowie i to musicie mieć tego, moi drodzy, świadomość. Wiem, że są utrudnienia na drogach, ale zobaczcie, że jednak większość osób, która mija tych rolników, potrąbuje im na znak poparcia oczywiście, klaszczą im i ich rozumieją, mimo że dla nich to jest jakiś tam no problem, nie oszukujmy się. To jednak większość ludzi tych rolników wspiera, no bo większość z nas zdaje sobie sprawę, że to rolnicy dają nam jeść tak naprawdę. I to trzeba naprawdę twardo i stanowczo powiedzieć. Także rządzie, politycy, weźcie się za to. Nie róbcie jakichś sztucznych uśmiechów do kamer, tylko po prostu działajcie, bo zaraz się wkurzę i zrobię również protest na torach, kochani. O właśnie, żeby jakiś szajs z Ukrainy do nas nie przyjeżdżał pociągami, również zrobimy barykadę na torach. Także jednego, myślę, że kombajna poświęcę. No trudno, jeżeli jakaś maszyna mi się, słuchajcie, uszkodzi. Jak wiecie, ja zatrzymałem zarobki, zatrzymałem sprzedaż, tak, czegokolwiek. I jakby ja jestem gotów, nawet w geście solidarności z rolnikami, zrobić coś bardzo szalonego, ale takiego bardziej symbolicznego i po prostu te wszystkie maszyny, które tutaj na protest dostarczę, jakby mogą one pójść, że tak powiem, na pożarcie i wszystkie maszyny kupować całkowicie od nowa. I myślę, że to tak byłby fajny pomysł, żeby w następnym odcinku kolekcjonować te wszystkie maszyny na nowo. No, tutaj znaku już nie przestawimy. No to nie, ten kombajn musi jakoś inaczej stanąć. Może tak sobie stanie, zrobimy jakieś takie widowiskowe, o, widowiskowe widełki, dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o tytuł wstępu. Ja myślę, że na chwilkę nagranie wam spauzuję i po prostu pokażę, jak już ta praca moja zostanie wykonana, ale jeszcze razem z wami, moi drodzy, zrobimy blokadę na torach, żeby pociąg z trefnym zbożem czy ze spleśniałą kukurydzą nie przyjeżdżał. Także mówimy stanowcze nie i nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego nasi politycy nic z tym nie robią, a to nie jest problem, naprawdę. Szczególnie po słowach prezydenta Ukrainy, jak tam nas chciał gdzieś podkablowywać całkiem niedawno, ja to pamiętam. Ja to, moi drodzy, pamiętam i absolutnie mu tego nie wybaczę, więc pomagamy, pomagać trzeba, zgadza się, ale nie naszym kosztem. Jesteśmy zbyt biednym krajem, aby robić coś wbrew sobie, a te wszystkie straszenia, manipulacje, które w telewizji słyszycie, czy z ust polityków, to jest po prostu pic na wodę, fotomontaż i nie ma się nic do rzeczywistości. Od ostatniego czasu widzę, że telewizja tylko wieloma rzeczami lubi straszyć,
nie wiem, po to, żeby wam nastrój odbierać, złą energię wprowadzać, nie mam pojęcia. I nie wiem, po co to jest robione, ale wszystko mocno, mocno śmierdzi. Także, aby nie śmierdziało, aby trucizna nie przyjeżdżała, proszę bardzo, stajemy naszym kombajnem dosyć konkretnym, również na torach, nie ma tu przejazdu, zaraz postawimy następny. Nie ma wjazdu żadnego z typu do Polski, z Ukrainy, nie, nie i jeszcze raz nie. I szczerze, trzeba to powiedzieć również wprost, że nasi rolnicy protestują wyjątkowo grzecznie i kulturalnie, przede wszystkim na poziomie. Dlatego też jeszcze raz serdecznie ich gorąco pozdrawiam, bo jednak rolnicy w innych krajach, we Francji, nie wiem czy wiecie, ale gnojówką spryskali zabytkowe budynki, co już jest naprawdę przegięciem, bo wyczyszczenie tego jest no, mega drogą rzeczą. Ale uważam, że rozlanie gnojówki na tory w geście symbolu, że gówno przyjeżdża za wschodu, nie byłoby, myślę, niczym tutaj złym. Swoją drogą sprawdzimy, czy jak postawię kilka maszyn na tych torach, to uda mi się ten pociąg zatrzymać. To będzie taka ciekawostka, tylko musiałbym, no niestety nie mogę zrobić pauzy w grze, a szkoda, bo bym w tym czasie maszyny nastawiał. Byłaby pauza i potem, bo ten pociąg jakoś cyklicznie co ileś czasu jedzie. Na razie go jeszcze nie widać chyba, czy już go widać? Jeszcze go nie widać. Jeszcze jest szansa, że go zablokujemy. Jestem ciekaw, czy uda nam się, widzowie, pociąg zatrzymać. O, jedzie, kurde. Chyba jedzie. Czy słychać, ale nie widać. Dobra, to jeszcze zdążymy może traktora dostawić. Chyba, że on tak szybko jedzie, że nie zdążymy. Ale czekajcie, szlaban jeszcze jest niezamknięty. Może zdążymy traktorem jeszcze przyjechać. Biegusiem. Biegusiem, moi drodzy. Biegusiem po traktora. Jeszcze... O nie! Jedzie pociąg chyba. Nie, nie jedzie. Jeszcze nie jedzie. Czekajcie, może zdążymy. Widzowie, jeszcze jest szansa, że zdążymy tym traktorem. Jest dosyć ciężko, bo tu jest dużo, dużo pszenicy. O właśnie, pszenicę na tory wysypiemy. To była pszenica z Ukrainy, widzowie. Zrobimy kupkę pszenicy na torach. A co? W ramach protestu Farming Simulator, początkujący rolnik Yuken, robi protest, rozsypuje pszenicę na tory, proszę bardzo. Chyba mi się to uda zrobić. Pod pociąg. A, nie masz dostępu do terenu, czyli nie mogę wysypać. A, szkoda. Szkoda, bo chciałbym wysypać. To może kawałek jeszcze. Uuu, jaka szkoda, widzowie. No tu już mam dostęp do terenu. O, tu się wysypie. Dobra, tu się wysypie. No troszkę szkoda, że daleko od torów. Ale jest protest, widzowie. Jest protest rolników. Wysypujemy tą gównianą pszenicę przy torach. Dobra, nie wiem czemu pociąg tam oddawał głos, a nie przyjechał, więc... Jedzie, 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 widzowie, jedzie pociąg. Ciekawe, czy go zatrzymamy. Raczej wątpię, nie? Raczej lepiej bym było, jakbym wysiadł z tego ciągnika. O Jezusie, co się stanęło? Porwał mi kombajna, nie? Dwa kombajny mi porwał. Widzowie, ukradł mi kombajn ten pociąg. Halo? Oddawaj. Ups. No, protest lekko nieudany, no co ja wam mam powiedzieć. Ale jedziemy ciągnikiem na autostradę w takim razie. Trudno, widzowie, no w ramach odcinka kupi się najwyżej nowy sprzęt. Też miałem taki plan, żeby na nowo te wszystkie sprzęty sobie podobierać.
nówki, cewki nieśmigane i po prostu zastanowić się, do czego konkretnie dany sprzęt będzie. Więc może tak zrobimy w następnym odcinku. A dziś, moi drodzy, po prostu wielki strajk w ramach Solidarności. Zostawcie, kochani, w komentarzach, bardzo was proszę, serduszka albo tekst na przykład "Wspieramy rolników", bo myślę, że powinniśmy ich wszyscy wspierać. Bo tak jak mówię, bez nich, bez was, drodzy rolnicy, nie mielibyśmy zwyczajnie co jeść. Dobra, to jest, słuchajcie, 1/10 chyba całego sprzętu, jaki posiadam. A więc, moi drodzy, ja sobie ten sprzęt po prostu dostarczę na to miejsce i pokażę wam całą flotę mojego sprzętu, kiedy już po prostu go dostarczę. Także zobaczymy, jak mi się to uda zrobić. Czy to mi się w ogóle uda tym kombajnem popsutym? No trochę nie jest aż tak popsuty, na szczęście. Damy radę. Dobra, także widzowie, widzimy się za chwilkę i pokażę wam mój cały protest w ramach Solidarności z rolnikami. Do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, kochani, zobaczcie, strajk nabiera tempa. Co tutaj się dzieje? Wszystkie kombajny. Korek się zrobił. Tutaj znowu rozsypane stoją auta. A co, moi drodzy, zobaczcie. Strajk. Solidarność. Właściwie no to żaden strajk. Mogę tylko w taki sposób strajkować, aby pokazać swoją solidarność z naszymi rolnikami, których serdecznie pozdrawiam i również przyłączam się do ich żądań. Stop przywożeniu szajsu gówna z Ukrainy. Mówimy temu stanowcze nie. Nie zgadzamy się jako Polacy. Niech ci politycy się lepiej pilnują, bo zawsze mogą wyjechać na taczkach. To jest bardzo łatwo na taczce wyjechać w dzisiejszych czasach. A tymczasem niech też uważają, żeby kogoś nie prysnąć gnojówką, bo właśnie, widzowie, wsiadam tutaj do mojego wozu gnojówkowego. Jak się wkurzę, to rozleję gnojówkę. Ciekawe, czy by się dało zrobić taką wielką plamę. No niestety, słuchajcie, na drodze nie uda mi się, bo będzie napisane, że teren nie należy do mnie, więc choćbym bardzo chciał, to się nie da, no ale jadę dalej. Także za chwileczkę pokażę wam dalszy ciąg, bo to jest naprawdę nadal no niewielki procent tych wszystkich maszyn, które posiadam, a które uczestniczą w proteście na rzecz naszych rolników. Także za chwilkę wam, kochani, pokażę już całkowicie konkretny protest. No nie, poznikały te samochody, które tam stały. No szkoda, że to jest tak niedopracowane, że zobaczcie, jak się pojawiam, to auta się pojawiają, a jak odjeżdżam, to znikają. Gnojówka będzie stała tutaj. O, nawet tak sobie zaparkujemy. Także tu będzie stała gnojówka, bo widowiskowa musi być... Słuchajcie, gnojówka jest widowiskowa, musi stać na górze. Dobra, stawiam dalej te auta, za chwilkę się widzimy. Wielki strajk rolników. Farming Simulator 22. Taki gest solidarności z naszymi polskimi rolnikami, którzy dzisiaj strajkują w Warszawie. Wziąłem wszystkie maszyny, które posiadałem na gospodarstwie i przeprowadziłem blokadę dróg. Wszelkich dróg, głównych dróg na mapie w Farming Simulatorze 22. Zablokowałem główną drogę. Ty, drogi widzu, w geście solidarności, zostaw proszę serduszko dla naszych rolników. Napisz im miłe słowo, bo walczą w słusznej sprawie. Walczą po to, aby przetrwać, ale żebyśmy my również byli zdrowi. Aby jedzenie, które spożywamy, dzięki nim było zdrowe, a nie przyjeżdżało z Ukrainy spleśniałe, gówniane. Walczymy o nasz kraj. Popieram strajk rolników w ten symboliczny sposób. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku, bo już wszystkie maszyny poustawiałem. I tak jak mówiłem, w następnym odcinku wszystkie maszyny kupimy na nowo. A właśnie, jeszcze tutaj też zastawiłem, żeby czasem ci nie jeździli, nie ma przejazdu. Także zobaczcie, jest po zastawiany cały wiadukt, z drugiej strony też, jakby ktoś naszą blokadę chciał objechać, no to tutaj jest też zastawione i tu jest zastawione, także zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Strajk rolników 20.
Przepięknie. Przepięknie, moi drodzy. Strajk rolników w Farming Simulatorze 22 na rzecz solidaryzowania się z naszymi polskimi rolnikami. Zostaw, drogi widzu, serduszko dla naszych rolników. Napisz im miły komentarz. Ja w geście solidarności zrobiłem właśnie coś takiego. To są wszystkie maszyny, które miałem na moim gospodarstwie, gdyż wiem, dzięki Farming Simulatorze 22, jak ciężką pracę muszą wykonywać rolnicy, abyśmy my po prostu mieli co jeść. Wiem, ile to jest pracy, ile to jest wysiłku, ile koordynacji różnych działań. To zresztą widzieliście w serii, kiedy zaczynałem w ogóle z farmingiem 36 odcinków temu. Sam popełniałem masę błędów i sam czasem już nie ogarniałem tyle pracy. To wymaga nawet nadzorowania pracownika, także zostawcie, moi drodzy, serduszka dla rolników. Popieram protest rolników. W 100% rolnicy jesteśmy z wami, ja jestem z wami, przypuszczam, że moi widzowie również. I to tyle, serduszka dla was, rolnicy. Walczcie, dacie radę, popieramy, bo walczycie w słusznej sprawie. To tyle w tym odcinku, moi drodzy. Będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Do następnego, cześć!